22 kwietnia, dzień piękny, ale noce jeszcze chłodne, a tu przyszła paczka z roślinami, jakie zamawiałem w sklepie Katarzyny Bellingham. Od kłopot, co zrobić z tymi roślinami, bo ile dobrze pamiętam, to tutaj w tym pudełku powinno znajdować się 10 pomidorów szczepionych, plus chyba bazylia, plus jeszcze jakieś dodatkowe zioła, ale to wszystko potrzebuje ciepła. Za chwilę pokażę Wam, co robić z roślinami, które otrzymujecie troszeczkę zbyt wcześnie, nawet do posadzenia w szklarni. Jak widzicie, paczka dobrze jest opisana, ostrożnie kruche. Mam nadzieję, że kurierzy, którzy dostarczali te przesyłki, trzymali poziom albo pion, że górą do góry było. Otwieramy. Bardzo ostrożnie rozpakowujemy roślinki. Co my tu mamy z takich ciekawych rzeczy? O! Lubczyk. Lubczyk, który będzie znajdzie swoje miejsce na rabacie ziołowej. Bardzo porządnie zapakowane. Nic nie powinno być uszkodzone. Więc możemy wyjmować doniczki. Zobaczcie. Jedna złamana. Trudno, zdarza się i tak. 6 bazylii krzewiastych, takich czerwonych. Już widać kwiatostany. Pięknie rosnąca roślina ozdobna. W donicach czy na rabatach prezentuje się okazale. Rośnie bardzo wysoko. Wysoko bardzo, znaczy w tym sensie na 70-80 cm. O, czasem nawet do metra, jak ma dobrą ziemię. Ładnie się rozkrzewia. Cudownie pachnie i jest zarówno pożyteczna, można ją jeść, jak i ozdobna. To, co bardzo oczekiwałem, zobaczcie, to są pomidory i papryki. Pomidory i papryki. Ostrożnie tutaj odklejam ten papier. O, odklejam papier i mamy papryczki. Najpierw pokażę Wam papryczki, które zamówiłem. Papryka jalapeno shiny. Jalapeno shiny. To jest taka bardzo ostra papryczka. Ładnie jeszcze ma dużo miejsca, jak widzę, w doniczki. Nie trzeba będzie jej szybko przesadzać. Kolejna papryczka. Też Kalita Red, też bardzo ostra. To są papryki szczepione, które kupiłem w sklepie. No i trzecią odmianę papryki, papryka chili amino, także papryka szczepiona. Jeszcze bardzo dużo miejsca ma w doniczce, więc nie muszę jej szybko przesadzać. No i dochodzimy do pomidorów szczepionych. Pomidor szczepiony Delicja. Ten pomidor jeszcze też ma trochę miejsca, więc nie muszę jakoś tak bardzo szybko przesadzać do większej doniczki. Na czym polega pomidor szczepiony? Otóż korzeń ma pomidora takiego dzikiego, który lepiej się korzeni, mocniej się korzeni, ma silny system korzeniowy. I na tym jest szczepiona bardzo pracochłonnie, pracowicie odmiana szlachetna pomidora. Tak jak rośliny sadownicze szczepimy, tak samo szczepimy warzywa, papryki, które były przed chwilą, jak i pomidory. Dzięki temu taki pomidor rośnie nieco tak gęściej, ale przede wszystkim zdrowiej. Potrafi wykarmić na tych korzeniach tego pomidora dzikiego 2-3 nawet pędy, więc można prowadzić pomidory szczepione na 2 na pewno, a na 3 także, jeżeli macie dobre warunki w gruncie, prowadzić takie pomidory. One są odporniejsze na choroby, trudniej dostaje się tutaj i zaraża zaraza ziemniaczana i są fitsze plony i są bardziej, jeśli idzie o wytrwałość na suszę i łatwiej pobierają składniki pokarmowe. Więc tu jest jeden pierwszy pomidor szczepiony. Przesyłkę w dwóch
pudełkach ze sobą połączone, w drugim jest faktura i są wskazówki i informacje, że po otrzymaniu przesyłki rośliny należy wyjąć z opakowania, następne w miarę potrzeby podlać i ustawić w widocznym miejscu, choć nie w bezpośrednim słońcu. Czyli zaraz po wycieczce nie stawiamy ich na takie słońce, żeby raziło, ale gdzieś w takim rozproszeniu, w półcieniu, w takim świetle, które jest rozproszone. Sześciopaki można rozciąć, aby zapewnić więcej przestrzeni. No to ja powyjmowałem te doniczki z tych sześciopaków. Zalecamy, by w ciągu tygodnia rośliny zostały posadzone w miejsce docelowe. Nie ma u mnie takiej możliwości. Szklarnia jest jeszcze pełna. Jeszcze nie mogę posadzić w miejsce docelowe. Stoją stoły w szklarni z sadzonkami. Na ziemi także stoją rośliny. No jeszcze jest 22 kwietnia. Jeszcze parę nocy przymrozków możemy się spodziewać. Jeżeli będą te korzenie rozrastały się zbyt mocno, ja po prostu przesadzę te pomidory do doniczek P9, tak żeby doczekać do początku maja, do około 10 maja, kiedy większość roślin będę mógł wyrzucić na dwór, żeby się hartowały, ewentualnie na noc przykrywać go włókniną, żeby przymrozki przetrzymywały, a dopiero wówczas będę sadził te pomidory razem z aksamitkami, razem z bazylią, które też czekają w szklarni w tej chwili na ten moment, kiedy będą mogły być posadzone. Co tam dalej jest napisane? Należy pamiętać, że sadząc docelowe miejsce sadzonki warzyw szczepionych pozostawiamy powyżej gruntu. No to teraz to wyjaśnienie. To jest właśnie tutaj jest miejsce szczepienia nad korzeniem. Tak jak pamiętacie, jak pomidory sadzimy, normalnie pomidory nieszczepione, to możemy je posadzić głębiej, aż po liścienie, tak? Głębiej. One i tak stąd puszczą korzenie, będą się mocniej ukorzeniały. Takie normalne, uprawiane szczepione pomidory. Pomidory szczepione, niestety, jeżeli posadzimy je głębiej, to stąd puszczą korzenie. A nam nie chodzi o to. Nam chodzi o to, żeby one rosły na tych korzeniach tego pomidora, który jest w podkładce. Nie w tych swoich naturalnych korzeniach, tylko szczepionych. W związku z tym nie wolno ich posadzić głębiej niż rosną tutaj w doniczce. Nie głębiej niż to miejsce szczepienia. To miejsce szczepienia powinno być nad ziemią, żeby nie puszczały korzeni do ziemi takie śliczne pomidorki. I zobaczcie, dotarły pomidory, to jest kolejny pomidor szczepiony, widać bardzo wyraźnie miejsce szczepienia, bardzo piękna i ciężka praca osób, które to szczepiły, system korzeniowy, zobaczcie, biały, zdrowiutki, więc elegancko, taką już roślinkę, jako że ona będzie sadzona, taki pomidorek u mnie w szklarni, gdzieś za dwa, no może góra trzy tygodnie, już tę odmianę będę przesadzał do pojemników P9. Jeżeli Wam się złamie taki pomidor szczepiony w trakcie przesyłki czy przy rozpakowywaniu, dzisiaj mam sukces 10 na 10, 2, 4, 6, 8, 9 na 10, jeden nie doszedł, więc 9 na 9 jest w tym sensie, że żaden się nie złamał, ale jeżeli Wam pomidor jakikolwiek się złamie, ten szczepiony, nie martwcie się, one są tak żywotne dzięki tym korzeniom, na których zostały zaszczepione, że one po kilku tygodniach dogonią te pomidory, które nie były połamane, które nie oberwały podczas podróży albo podczas rozpakowywania. Wystarczy, że jest jeden kącik liści, z którego może wyrosnąć pęd boczny i on na tym pędzie bocznym pójdzie do góry i będzie to wówczas pęd główny, na którym będą owoce, będą kwiaty i będzie Was darzył smacznymi pomidorami. Zamówiłem 10 pomidorów, przyszło 9, wszystko jest wyjaśnione. Jest na czerwono, widzicie, pomidory, tutaj jest odhaczone wszystko, jak trzeba i jest ostatnie zdanie w komentarzu do tego zamówienia. Produkty wyróżnione w zamówieniu czerwonym drukiem, w nawiasie brakujące w przesyłce, zostaną dosłane klientom w najbliższym możliwym terminie. Czekamy na kolejną przesyłkę w takim razie warzyw szczepionych. Pomidor szczepiony jest odporniejszy na choroby,
zdrowszy dzięki temu. Lepiej wykorzystuje składniki pokarmowe z gleby, bo ma silny system korzeniowy. Można go prowadzić na 2-3 pędy ze względu na ten właśnie silny system korzeniowy, który potrafi wykarmić tak dużą ilość owoców. Pamiętajcie, że większość uszkodzeń bierze się przy rozpakowywaniu. W związku z tym bardzo ostrożnie trzeba rozpakowywać. Sprawdźcie system korzeniowy, jaki jest. Piękny, biały, świeży, ładnie pachnący, nic nie ma zgniłego. Zazwyczaj po przesyłce bywa lekko przesuszony, więc pierwszą rzeczą, o której trzeba pomyśleć, to jest podlanie. Pomidor szczepiony nie powstaje z jednego nasionka, powstaje z dwóch różnych odmian pomidorów. Z pomidora takiego dzikiego jest system korzeniowy, góra jest z pomidora szlachetnego. Najważniejsza w tej chwili rola podlać, nie z góry lać. Nie, dlatego że jeśli będziemy polewać liście pomidorów, to będą tworzyć się łatwiej choroby grzybowe. Łatwiej się będzie wdawała zaraza ziemniaczana. Zobaczcie, wkładamy z powrotem pomidor do tego sześciopaku. Taki sześciopak po prostu zanurzamy w pojemniku. Tu jest woda, którą przyniosłem z beczki. Odstała woda ciepła i po prostu wkładamy. I od dołu rośliny pobierają wodę. Pozwólcie im się dobrze napić. Niech długo siedzą w tej wodzie. Nie ma co się śpieszyć.